Dziękuję, panie marszałku. Miód na moje serce, widząc już teraz kłótnię pomiędzy próbującą panią poseł z Platformy ustawiać trzecią drogę, że to jest zła ustawa. Ale wracając. Tego nie da się nie słyszeć, pani poseł. Zajmujemy się dzisiaj projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zadajmy więc sobie na początku pytanie, dlaczego wiedza i kompetencje nie były i nadal nie są jedynym kryterium decydującym o zatrudnieniu w spółkach Skarbu Państwa. Otóż odpowiedź jest prosta. Nieodpowiedzialni ludzie, obrazowo rzecz ujmując, hipokryci, którzy rządzili naszym krajem przez ostatnie kilkanaście lat, doprowadzili do tego stanu rzeczy. Kiedy rządził pan Tusk przed 2015 rokiem, ludzie od pana Kaczyńskiego krzyczeli bardzo słusznie: nepotyzm. Ale już od 2016 roku role się odwróciły i to ludzie Tuska krzyczeli do was: szanowni posłowie PiSu, nepotyzm was zgubi. I oni również mieli rację. Widzieliśmy więc kilka przykładów kolesiostwa tej wcześniejszej platformy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych kierowanym przez Radosława Sikorskiego zatrudniono 23-letnią Maję Rostowską, córkę ministra finansów Jacka Rostowskiego. Została ona zatrudniona oczywiście nie mając jakichkolwiek kompetencji, bez żadnego doświadczenia i nie przeprowadziwszy oczywiście również i konkursu. Minister sportu i turystyki pani Joanna Mucha opuściła już tą salę. Swojego ówczesnego fryzjera mianowała nowym wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. Wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego została profesor Daria Lipińska-Nałęcz, żona doradcy prezydenta Komorowskiego z Platformy Tomasza Nałęcza, oczywiście. Syn Władysława Bartoszewskiego, ówczesnego sekretarza stanu w kancelarii premiera, został zatrudniony w spółce Exatel kontrolowanej przez Skarb Państwa i został w niej oczywiście wiceprezesem. Przykładów można mnożyć wiele, ale przypomnę tylko rok 2012 i artykuł Pulsu Biznesu, w którym Puls Biznesu opublikował listę hańby, listę składającą się z 428 nazwisk rodziny, znajomych, pociotków, no i fryzjerów Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony mamy ostatnie 8 lat i tuściutkie koty PiSu. Sylwia Sobolewska. Żona byłego sekretarza generalnego PiSu Krzysztofa Sobolewskiego, nie ma na sali, szkoda, dostała w 2021 roku etat jako doradca zarządu spółki córki Funduszu Górnośląskiego. Później było tylko lepiej. Miała miejsce w radach nadzorczych m.in. Orlen Paliwa, portu lotniczego Szczecin-Goleniów czy Anwilu należącego do Orlenu. Człowiek renesansu. Pani Joanna Kurska, żona, wszyscy wiemy, czyja żona, w sumie przez około półtora roku zarobiła prawie 1,5 miliona złotych w TVP. Kolejna kobieta, kolejny człowiek renesansu. Karol Tchórzewski, tutaj pozdrawiam moje rodzinne Siedlce, kochane Siedlce. Syn byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Zasiadał w radzie nadzorczej należącej do PGNiG-u spółki Exalo Drilling. Emilia Hermaszewska, żona europosła Ryszarda Czarneckiego, była w Radzie Nadzorczej spółki Armatura Kraków. I na koniec syn posła Grzegorza Matusiaka, Nikodem Matusiak, otrzymał posadę prezesa w KGHM-ie. Tutaj już zatrzymuję się, nie będę pastwił się nad leżącym. Teraz co do samego projektu ustawy. Ja rozumiem dobre intencje trzeciej drogi, rozumiem te dobre intencje, ale niestety zwyczajowo wylewacie dziecko z kąpielą i przedkładacie formę nad treścią. Niezrozumiałe jest dla mnie rozszerzenie do 7 liczby członków, to padało już dzisiaj z tej sali, rad nadzorczych w spółkach ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Choć ustawa zakłada, iż w skład takiej rady będzie wchodziło 3 członków niezależnych, to znaczące zwiększenie liczbowe rad, no szanowni państwo, niekoniecznie przyłoży się na jakość ludzi zasiadających w tych radach nadzorczych. Również ustawowy zakaz przyjmowania przez partie polityczne i komitety wyborcze wpłat oraz korzyści niemajątkowych od członków organów zarządzających
i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa będzie po prostu bardzo łatwy do ominięcia. Wystarczy, że członek Rady Nadzorczej wpłaci darowiznę na rzecz swojego znajomego, który to wpłaci te same środki na komitet wyborczy czy po prostu na partię polityczną. Przecież dobrze wiecie, mam nadzieję, że wiecie, że tutaj tak naprawdę nie chodzi o ustawy lub jej brak, ale o systemową zmianę myślenia nas, polityków i ludzi, którzy tworzą zarysy funkcjonowania każdego elementu gospodarki w Polsce. Ostatni akapit, panie marszałku, przestudiowałem ustawę, ale stwierdzam z przykrością, że projekt nie przynosi realnych, podkreślam realnych, bo o tym musimy na tej sali rozmawiać, realnych, istotnych zmian gwarantującym nam poprawność fachowości i profesjonalizmu w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i nie ma szans zmienić faktycznego, głównego kryterium naboru do tych organów, jakim są niestety nadal koneksje polityczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na tym jeszcze nie zakończyliśmy, ponieważ tutaj już przed nami pan poseł Jarosław Sachajko, który przedstawi stanowisko koła Kukiz 15. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Na wstępie pragnę przypomnieć, że w ubiegłej kadencji razem z politykami Prawa i Sprawiedliwości przyjęliśmy ustawę antykorupcyjną. Przypomnę, to jest postulat Platformy Obywatelskiej 2007 roku, niezrealizowany. W ubiegłej kadencji zrealizowaliśmy ten postulat. Panie pośle, będę do pana się odnosił, aby posłowie i senatorowie nie mogli zasiadać w zarządach spółek Skarbu Państwa, jak również burmistrzowie, prezydenci oraz wójtowie nie mogli zasiadać w spółkach samorządowych. Prasa wielokrotnie o tym pisała, w jaki sposób się samorządowcy wymieniali intratnymi posadami. Chciałbym również podziękować panu marszałkowi Hołowni, że w końcu złożył ten projekt. Przypomnę, że dyskutowałem z tego miejsca z panem marszałkiem Hołowni, dlaczego tego projektu nie złożył, aby przyspieszyć ten proces, bo była to ich obietnica wyborcza. Złożyliśmy ten dokładnie projekt, który oni przygotowali przed kampanią wyborczą. Do polityki nie powinno się iść, rozumiejąc politykę jako dorobić siebie i swoją rodzinę. Powinniśmy iść tak, jak to przed wiekami Arystoteles mówił, jako racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Dlatego zastanawiam się, dlaczego w projekcie ustawy nie poruszają państwo zatrudniania rodzin polityków oraz samych polityków w instytucjach państwowych. Dlaczego się ograniczają państwo tylko do spółek Skarbu Państwa? Przecież instytucje publiczne to również jest nasze dobro wspólne. Cieszę się, że pani poseł Paulina Matysiak z Lewicy zauważyła ten problem i mam nadzieję, że wspólnie rozszerzymy tę ustawę również o instytucje publiczne. Bardzo dobrze, że pan poseł Mirosław Suchoń wymienił liczne patologie, jakie były w ostatnich 8 latach. Szkoda, że zapomniał o tym, co było wcześniej. No, zachęcam Polaków do sięgnięcia do internetu. Mamy wiele artykułów, chociażby ten z Pulsu Biznesu. 428 członków Platformy oraz ich krewnych znajduje pracę w spółkach i instytucjach państwowych. Zwracam uwagę na te instytucje państwowe, nie tylko spółki Skarbu Państwa. Mamy artykuł z 2014 roku, rodzina na swoim. Tak PSL opanowało rządową agencję. Po słynnej aferze taśmowej premier wysłał do armii specjalną komisję. Wnioski z raportu pokontrolnego są porażające. Okazało się, że aż 28% kierownictwa w latach 2000-2012 zatrudniało w agencji swoją rodzinę. Na 3629 pracowników w centrali Armil 1707 posiadało powtarzające się nazwisko, a 206 mieszka bądź jest zameldowanych pod tym samym adresem. I to nie jest tylko zarzut personalny do PSL-u. Tak było do tej pory i mam nadzieję, że ta ustawa będzie rozszerzona i więcej tego nie będzie. Kolejna rzecz, dlaczego może państwo w tej chwili nie dotykają rodzin? Kolejny artykuł, bardzo ciepły. Brat obecnego ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka, objął stanowisko rektora komendanta Akademii Pożarniczej.
Więc proszę zauważyć, że to dalej mamy. Dlatego, panie pośle Suchoń, bardzo proszę, żeby pan popatrzył dużo szerzej na majątek nasz publiczny i mam nadzieję, że ta ustawa bardzo, nie trafi pośle. Do uśmiechniętej chłodziarki komisyjnej. Dziękuję. Niech pan lepiej spojrzy na swoich koalicjantów. Tam dopiero jest ciekawa sytuacja. Panie Zatem marszałku, chciałem powiedziałem, że... W imieniu nas wszystkich przywitać młodzież i dzieci ze szkoły podstawowej w Jeżowie Sudeckim.